pierwsze, trzeba ocenić, czy miejsce wypadku jest bezpieczne dla nas. Jeśli nic nam nie zagraża, podchodzimy do poszkodowanego. Klękamy na kolanach w stabilnej pozycji. Sprawdzamy ogólny stan poszkodowanego. Odchylamy jego głowę do tyłu. Sprawdzamy, czy ma coś w buzi. Jeśli jest wszystko w porządku, przykładamy ucho do ust poszkodowanego. Patrzymy, czy klatka piersiowa się unosi, czy oddech ofiary jest prawidłowy. Jeśli brak prawidłowego oddechu, wyznaczamy dowolną osobę z tłumu, która ma zadzwonić na pogotowie. Wciskamy 112 oczywiście. Halo, znajduję się w kinie Bajka, nazywam się Jakub Olewiński. Mamy tu nieprzytomnego osobę. Brak oddechu. Rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Przyjeżdżajcie. Rozłączyć możemy się dopiero wtedy, gdy ratownik, z którym rozmawiamy, nam na to zezwoli. W czasie, kiedy jesteśmy sami, musimy przywrócić podstawowe funkcje życiowe u poszkodowanego. W tym celu udrożniamy ponownie drogi oddechowe, trzymając prawą, lewą rękę na czole, prawą na żuchwie i sprawdzamy jeszcze raz, jak oddycha.